Kamil Śmiałkowski, krytyk filmowy, człowiek z popkultury. Porozmawiamy o Barbie. Ja wczoraj byłam w kinie. Były tłumy, wszyscy ubrani na różowo, stąd też dzisiaj mój strój. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Pasy proszę zapinać. Absolutnie zmieniamy temat, bo porozmawiamy o fenomenie. Fenomenie filmu Barbie. Widział pan? No. Oczywiście, oczywiście. Ja nie ukrywam, że byłam w kinie i specjalnie ubrałam się dziś na różowo, bo poszłam do kina jak normalnie biały człowiek w t-shircie i w dresach. Mhm. A wszyscy na różowo. A wszyscy byli na różowo. Stałam 40 minut po popcorn i drugie 40 po bilety. Co tak. się stało? No, wreszcie porządny weekend w polskich kinach. Światowych kinach, no bo tam również. Ale co się stało? Gdzie jest ten fenomen? Co tam zostało ukryte w tym filmie? Bo tam stoją nie kobiety. Mhm. Tam stoją wszyscy. To nie jest film tylko dla babek. No tak, no więc wreszcie się udało po jakiejś dłuższej posusze w kinach. Tak. Na pewno też duży fragment tej układanki, no to ta rywalizacja, że wchodzą dwa wielkie hity tego samego dnia i one niby rywalizują, a tak naprawdę wszyscy chcą obejrzeć oba. To są dwa zupełnie inne filmy. No więc, ale po prostu dwa dobre filmy. Po prostu dwa naprawdę dobre filmy. To nie jest tak, jak było przez chyba lata, że wielkie amerykańskie wytwórnie sobie uważały na daty, żeby nie tak, wchodzić żeby nawzajem. Nie a tutaj paradę. Tak, a tutaj celowo poszli na zwarcie, tak. bo tam jest dłuższa historia z tym, że do tej pory Nolan kręcił dla Warnera, teraz po raz pierwszy nie dla Warnera, więc tam... Ale okazało się, że to wszystkim dobrze zrobiło, bo i jeden, i drugi film obejrzały miliony i... No a Barbie sama z siebie jest, ta filmowa Barbie jest faktycznie fenomenem. Ja jestem z tego pokolenia, które nie miało Barbie, w sensie ja nie miałam jako dziewczynka Barbie, ale gdybym... Ja jestem jeszcze starszy, nie jesteś, nie miałem. No właśnie, ale gdybym taką lalkę miała, to pewnie wróciłabym do domu i zaczęła szukać w kartonach tej mojej starej Barbie z sentymentu, bo tak to działa. Tak to działa. Dlaczego tak to działa? Czy Barbie rzeczywiście stała się już kultowym, no bo są młodsi od nas, nie ukrywajmy. Troszkę. Troszkę. Znaczy, to jest moim zdaniem tak, że Barbie niewątpliwie jest fenomenem i to od dekad, ale tu udało się, no bo takich filmów powstają dziesiątki. Nie ma co ukrywać filmów, nawet tych starych filmów o Barbie, tych animacji przecież były dziesiątki, ale ogólnie filmów, które żerują na nostalgii, filmów, które usiłują sprzedać raz jeszcze coś, co już istnieje w popkulturze. Już było od lat. Sprzedane. Tak, no, żyjemy w erze post wszystkiego. Więc tu się udało, no bo wzięli do tego rewelacyjną reżyserkę i mam wrażenie, dali jej naprawdę sporo wolności. Ci, którzy rządzą, ci, którzy dają pieniądze, no bo zawsze gdzieś tam jacyś tacy są w końcu, oni zorientowali się, że dzisiejsi współcześni widzowie już nie dają się nabierać na większość sztuczek, ale są jeszcze sztuczki, na które wciąż się dadzą nabrać i tą sztuczką jest trochę postironia. Tak. Że w momencie, kiedy naprawdę... Ale żeby ta postironia miała miejsce, to trzeba mieć też dystans do siebie i to widać, ten dystans absolutny. No więc oni zrozumieli już, że inaczej niż na dystansie nie da się naprawdę zrobić dobrego filmu. Trzeba umieć śmiać się z siebie i pokazywać swoje słabe strony, żeby... Momentami oglądając tą Barbie miałem wrażenie, że Greta Gerwig pisząc scenariusz, co jakiś czas dzwoniła właśnie do tych szefów Mattela i pytała, a to mogę wykorzystać? A oni tak naprawdę mówili, proszę bardzo. Co w korporacjach jest trudne. Tak. Co w korporacjach jest trudne. Raczej udaje się zamiatać pod dywan i malować trawę na zielono, tak? Gdzieś oczywiście jest ta granica, do której mogła się posunąć, ale my jej tak naprawdę nie znamy. My jej nie widzimy. Wydaje nam się, że została przekroczona wręcz. Że wszystkie możliwe, począwszy od tego, że Will Ferrell gra szefa Mattela, co już samo w sobie wygląda jak przerysowana zabawka. Po właśnie wszystkie wpadki sprzed lat, wszystko tu zostało wyciągnięte, nagłośnione, pokazane i włączone w bardzo fajną fabułę, dzięki czemu ten film stał się, co się bardzo rzadko zdarza, mam wrażenie, w kulturze współczesnej, równocześnie i hołdem, i taką dekonstrukcją mitu. A czy to nie jest majstersztyk, że mamy dwugodzinną reklamę, za którą jeszcze płacimy, żeby ją zobaczyć? No to o to im wszystkim chodzi, znaczy tym bogatym. tym bogatym. I czasami im się udaje. I czasami im się udaje. Mnóstwo razy większość
mam wrażenie, gdzieś się potyka i przewraca o szkodowadła. Mm-hmm. Tym razem im się naprawdę udało, no i faktycznie wszyscy poszliśmy. No. Wszyscy poszliśmy, wszyscy ci, co nie poszli, jeszcze pójdą, bo tak jak mówię, kolejki są olbrzymie, bilety mm-hmm. trzeba kupować na zaś. W kolejce pary, matki z córkami, starzy, młodzi, wszyscy tam no ja wszyscy stoją piątek, i wszyscy ubrani na różowo. To ja jest widziałem naprawdę... w piątek w kinie jakiegoś takiego no, mocno umięśnionego 20-parolatka, który mm-hmm. miał na sobie zamiast koszulki miał sportowy biustonosz różowy z napisem Barbie. No właśnie. Wszystko zaczyna się zamieniać w jakiś happening. Ale jeszcze trochę o tym, o czym jest ten film. Mm-hmm. Bo ja się cały czas przez cały film zastanawiałam, jaka będzie puenta tego filmu. Jak to się skończy? Czy Ken zostanie osobą homoseksualną? Czy Barbie powie, że jest feministką? Ani jedno, ani drugie się nie wydarzyło. Mm-hmm. Ale wydarzyło się dużo. Bo Barbie zrzuciła szpilki i zaczęła chodzić w butach na receptę, czyli w klapkach. Tak. I ma celulit. I ma celulit, tak. Po co jest ten film? No trochę właśnie, żeby odczarować to wszystko, żeby pokazać nam, że te wszystkie zarzuty, które przez dekady spotykały Barbie, one są nieprawdziwe. Ta Barbie naprawdę jest jedną z nas, znaczy z kobiet. Z kobiet. Ale też mam wrażenie po to, żeby gdzieś no, pokazać... jak można bawić się i światem realnym, i światem wymyślonym. No bo te dwa światy w tym filmie istnieją. I się przenikają. I dzięki Barbie się zaczynają trochę przenikać. Ale co mnie na przykład bardzo w tym filmie zainteresowało i zaciekawiło, bo ten film toczy się dalej w miejscu, gdzie wszystkie filmy się kończą. Bo większość filmów, w których odbywa się jakaś rewolucja, tak. to jest happy end. Tak. A tu dostaliśmy jeszcze bardzo ciekawy wątek tego na puentę, że tak naprawdę po rewolucji ten, który ją przeprowadził, ten rewolucjonista, dla niego nie ma już miejsca. On już nie pasuje do tego świata, który zrewolucjonizował. I nawet i tutaj jakby pociągnięto nawet ten dalej. Wątek jeszcze dalej, więc jest tu mnóstwo rzeczy do przemyślenia. No, bardzo gęsty jest ten film na każdym poziomie. Od faktycznie wielkiej ilości Barbie po prostu. Tak. Scenografia. I Barbie, i Kenów jest tam naprawdę dużo. Tak. I to są największe współczesne młode gwiazdy Hollywood, tak. jeśli się temu tak. dokładnie przyjrzeć. Tak. No po właśnie świetne dialogi, po mnóstwo humoru, mnóstwo dystansu, mnóstwo aluzji filmowych. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem, że w takim filmie będą oni będą nawiązywać aż do tak dziwnych rzeczy. No, i to są... I muzycznie też. I to przecież tam są tytuły zarówno no, wielka klasyka kina, jak i rzeczy, które mogą zrozumieć ludzie, którzy siedzą od dekad głęboko w popkulturze. Bo na przykład to, że pojawia się Duma i uprzedzenie w wersji telewizyjnej BBC sprzed dekad, to jest aluzja do tego, że to był ulubiony film Bridget Jones, czyli de facto brytyjskiej Barbie. Brytyjskiej Barbie. Pogadajmy chwilę o Kenie, bo tak cały czas Barbie i Barbie, wiadomo, tam jest też ten wątek, że Ken bez tej Barbie to trochę nie istnieje, bo jest Barbie i Ken. Zawsze. Zawsze. Ken jest ten drugi, on jest na dokładkę, on jest tym kwiatkiem do kożucha. Ken oczywiście oprócz tego, że kwieciście śpiewa i opowiada o tym, że szuka miłości, a nie scen. Jestem Ken, szukam miłości, a nie scen. Ryan Gosling, naprawdę też boski, to pojawia się w takiej bluzie Kenaf, czyli Ken enough, tak? Że jest wystarczający. Proszę powiedzieć, bo to jest trochę taki protest. No tak, no bo... No. Czy rzeczywiście mężczyźni, bo ja powiem szczerze, oglądałem ten film i cały czas mi się Seksmisja przypominała, na nasze polskie dzieło, ale kultowe. I się zastanawiałam, ile kobiet, mówi się, ile jest cukru w cukrze, ale ile jest kobiecości, pierwiastka kobiecego w tym otaczającym nas świecie. No, myślę, że już sporo. Myślę, że jeszcze wciąż nie tyle, ile potrzeba. I ten Ken, no on tutaj działa jako taki kontrapunkt tak naprawdę, żeby i pokazać nam, jak w tym wymyślonym świecie no, ci mężczyźni są zawsze i
I on? No a patriarchat ma się tymczasem świetnie i ten właśnie ta cała urocza, naiwna początkowo opowieść, że te wszystkie Barbie są przekonane, że w prawdziwym świecie też jest fajnie. Tak. Też kobiety każdy są, dzień jest tak, idealny. Każdy dzień jest idealny i nie ma problemu, kobiety są i prezydentami, i sądem, i sądem najwyższym, i wszystkim, czym się tylko da. Tutaj moim zdaniem to pokazanie i patriarchatu, i całego dyskursu feministycznego paradoksalnie w filmie o lalkach sprawdziło się naprawdę dobrze. I mamy tutaj opowieść o tym, jak czasami to, że rządzą mężczyźni, wydaje nam się, jeśli spojrzeć na to tak logicznie, zadziwiającym zbiegiem okoliczności. Patrząc na to, jak oni się zachowują. Jak oni się zachowują. Też jak oni się zachowują i jak czasami jest prosty mechanizm do zmanipulowania mężczyzną. Oczywiście. No, bo to Barbie robi idealnie. No, niby o tym się... Nie mówi. Niby o tym się mówi, że kobiety, że zawsze jest to mówienie, że to głowa, tu szyja i tak dalej. No, ale kiedy przechodzi do samodzielnego świata, do samodzielnego życia, no to kobietom jednak znacznie ciężej się przebić. W dzisiejszym, normalnym, współczesnym świecie. I to się nie zmienia. I to, że ten film też jest reklamowany jako film, który... że jest to największy kasowy hit w historii dla reżyserki kobiety. Tak. No to że... I to jest też największy debiut taki chyba, prawda? Bo ona jest... do tej pory nie miała tak dużego filmu na swoim koncie. No tak. No, ale mi chodzi o to, że... To, że musimy to wyciągać, to, że tak jak musimy niemalże za każdym razem wyciągać, że kobieta jest nominowana jako reżyserka do Oscara, bo się zdarza to tak rzadko, że to wciąż jest atrakcją. Jak ten świat filmowy, a co dopiero każdy inny. Ale tak samo jak mówimy o łódzkiej filmówce, to też mówimy, ile kobiet znowu udało się dostać tak. na kolejny rok. Więc jeszcze wciąż tu mamy... Wciąż tutaj jest dużo... Tu mamy dużo do nadrobienia, ale no ten film, mam nadzieję, że też paradoksalnie może otworzy oczy niektórym, że to działa. A proszę powiedzieć, bo ja patrzę z perspektywy kobiety, jak mężczyźni widzą ten film? Czy to przeciętny facet, który tutaj gdzieś spaceruje po stolicy i nie tylko? Trudno mi się... Bo jak to wygląda, że facet idzie na Barbie? No okej. To się dzieje, bo widziałam to wczoraj. Tak. Co się stało? No, gdzieś tutaj się właśnie coś... Trudno mi tak naprawdę do końca zrozumieć ten fenomen, bo mówiąc uczciwie, nie uważam się do końca za normalnego człowieka. Okay. Ja jestem od popkultury, więc ja i tak na te wszystkie filmy chodzę. Ja i tak, mnie to wszystko kręci, i te zabawki, i te filmy, i te książki, komiksy, i wchłaniam tego tony, więc trudno mi czasami zrozumieć, jak działa normalny świat i dlaczego wszyscy inni tego nie robią. Pan w różowym t-shircie. Ciekawe, czy był na Barbie. Ale faktycznie tutaj nastąpił jakiś przełom. Na ten film poszły miliony ludzi, samych z siebie, bo mam wrażenie, że niekoniecznie poszli w parach, ale poszli też po prostu dlatego, że tyle słyszeli o tym filmie, zadziałała też po prostu świetna kampania promocyjna, bardzo dużo zrobili tu sami ludzie taką oddolnym działaniem, ale mimo wszystko ten film też bardzo mocno promowano, bardzo dobrze, mocno miał świetne zwiastuny, zabawne i trochę tutaj działa efekt kuli śniegowej. W momencie, kiedy wszyscy idą, to my też pójdźmy i zobaczmy. Tak, jak wszyscy, to wszyscy. Tylko zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Co ten film zmieni? Ciekawa jestem. No mam nadzieję, że nie tylko kupią więcej Barbie i domków dla Barbie, i koni, bo koni. Ważne są koń. Patriarchat bez konia nie ma sensu. Ale właśnie może pokaże, że można się bawić współcześnie już niemalże całą popkulturą i więcej powstanie tego typu filmów, ale też gdzieś tam...
coś zostanie w głowach, że właśnie ten oparty na koniach patriarchat niekoniecznie daje radę i kobiety sobie po prostu świetnie radzą. Świetnie nawet radzą. Jak mają celulit, czy też go nie mają. I myślą o śmierci. Tak. I myślą o śmierci, tak. Nie, z perspektywy jeszcze kobiet naprawdę ta historia z klapkami i ze szpilkami to dosyć zabawne. Jak pojawiają się te takie klasyczne klapki. Mhm. Ja to mówię klapki na receptę lecznicze. Okay. Kiedy Barbie prostują jej się stopy i pięta dotyka ziemi. To jest duży szok. Czy mamy w przestrzeni, w tej popkulturze jeszcze światowej takich bohaterów jak Barbie, których chętnie pan by zobaczył na dużym ekranie? Bo ja bym nie, no rok temu jakbyśmy usiedli i pogadali o Barbie, to pewnie pan by powiedział, to jest niemożliwe. Ja chyba też. Nie, ja jestem absolutnie otwarty na wszelkiego rodzaju. Okej, okay, no dobra, ale czy mamy jeszcze kogoś, kto ma potencjał i jest niewykorzystany? No, znaczy, na pewno są tacy, którzy byli już, były próby kolejnych wykorzystań, ale były nieudane. I być może nastąpią jakieś takie powroty popkulturowe najrozmaitsze. No, co chwila mamy też w telewizji powroty do starych seriali i tak dalej. Więc myślę, że no, musimy się dać zaskoczyć, bo to nie tylko świat, zabawek. Tu już się mówi, że teraz z kolei dla chłopców za chwilę się pojawią, nie wiem, G.I. Joe. W wersji być może takiej właśnie postironicznej, która spowoduje, że znowu mocno zakręci to naszym światem. Barbie jest dla dorosłych i dla dziewczynek, bo tam w kinie też było mnóstwo, powiedziałabym, dzieci nastolatek, nawet takich, no więc pytanie właśnie 8-10 plus, tak? Ile te 8-10 zrozumieją z tych żartów, filmu, które tam się... Znaczy, na pewno wystarczająco wiele, żeby się dobrze bawić, ale na pewno... Za kilka lat odbiorą ten film jeszcze trochę inaczej. A ten ideał piękna, z którym wychodzimy? Jaki no właśnie, ja nie wiem, czy on jeszcze jest, czy jeszcze istnieje, czy on jest jeszcze komukolwiek potrzebny. Gdzieś tam każdy ma swój gust i no i Margot robi świetnie. Tu się sprawdza jako pokazanie tej klasycznej Barbie, ale myślę, że nie ma tutaj już dzisiaj... Nie ma się dzisiaj chyba czym przejmować. Nie ma. To nie jest już temat. A Róż? Róż i Synie Black? No nie do końca, no bo Oppenheimer pokazał, że czarny się też świetnie trzyma. Okej, dobra. Ale jakoś tam na pewno Róż został bardzo mocno zrehabilitowany to dzięki prawda. Temu filmowi. To prawda. Kamil Śmiałkowski, krytyk filmowy. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszamy was do kina, bo naprawdę... Do kina należy chodzić, a na ten film zwłaszcza. Dziękuję wam bardzo serdecznie.